Witam Was serdecznie w świecie taniej technologii i śmierdzącego plastiku. Jak wiemy, tania famiklonowa chińszczyzna od kilkunastu lat zalewa polski rynek, mając na celu po raz enty wcisnąć ten sam szajs, tylko że pod inną postacią. Tym razem padło na Famiclona New Slim 2, wzorowanego możliwie jak najtańszym kosztem na styl drugiego modelu PS2, co dość rażąco rzuca się w oczy. Żółty boks napawa nadzieją, że być może tym razem bardziej się postarali. W końcu taki nagłówek jak Most Advanced Entertainment System nie może być zwyczajnie wyciągnięty z dupy. Do tego dochodzi więcej opcji, więcej gier i więcej ekscytacji. Oczywiście cały ten opis można od razu po prostu spuścić w kiblu, bo niby nijak ma się do realnego stanu rzeczy. Fakty mówią same za siebie, a raczej tych pięć małych okienek przedstawiających nam wyposażenie konsoli. Jest tradycyjny kontroler, jak przystało dla badziewia tego typu, możliwie najniższej jakości kabel cinch, na którym nawet nie można by się było powiesić. Zasilacz, którego podłączenie grozi wybuchem, zatem... Kurwa mać. Dalej mamy The Most Sophisticated Sharpshooter Ever Designed. I ostatnią rzeczą jest podstawka pod konsolę, umożliwiającą postawienie jej w pionie. Nie ukrywam, że na pierwszy rzut oka dałem się oszukać, myśląc, że jest to po prostu nośnik z grami. Naocznie to wszystko prezentuje się w dość czarnych barwach. Dwa identyczne kontrolery. Długość przewodu sięga aż 71 cm z 9-pinową końcówką. I jedynym pozytywem są podzielne przyciski na krzyżaku kierunkowym. Cincze, niech tam sobie może pozostaną w tej dziupli. Ja skorzystam ze specjalistycznych. Zasilacz pozwoliłem sobie rozkręcić, demonstrując Wam tykającą bombę. Pora wziąć do ręki The Most Sophisticated Sharpshooter Ever Designed. Normalnie wypas. Jednostka centralna może i jest zgrabna, ale obudowa strasznie śmierdzi. Pewnie powstała z jakichś rakotwórczo-plastikowatych odpadów. I właśnie z tego powodu przechowuję i odpalam tę konsolę poza domem. Na przednim panelu znajdują się trzy opisane przyciski, dwa wejścia na kontrolery i oczywiście niezbędna wentylacja. Z tyłu standard, jednak obcięcie kosztów produkcyjnych wykluczyło wyjście antenowe. Zajrzyjmy może teraz pod maskę tej konsoli. Slot na kartridże jest chwiejny i nie wróżę mu zbyt długiej żywotności, jak i zarazem samej konsoli po tym, co mogłem zobaczyć, cóż takiego skrywa w środku. Zestaw został wzbogacony o uniwersalną instrukcję pod wiele modeli, napisaną w języku hiszpańskim, z którą raczej warto się zapoznać. Cuando inserte el cassette, por favor verificar. Los controladores, luz de la pistola. Dobra, to chyba wszystko jasne. Pozostała nam jeszcze podstawka, by postawić tego kloca w pion. No i w takim oto efekciarskim ułożeniu możemy w końcu odpalić to arcydzieło. Po uruchomieniu konsoli bez kartridża możemy zagrać w jedną z pięciu gier rozbitych na skromne 10 milionów kombinacji. Dość pozytywnie zaskoczyła mnie jakość wyświetlonego obrazu, znacznie przewyższając całą chmarę pozostałego szajsu w tym przedziale cenowym, wliczając w to nawet samo D99. Kolorki są barwne, a rozpikseloza Mariusza na całe szczęście skoncentrowała się w jednym kawałku i jakimś cudem na ekranie nie ma żadnych pionowych lub poziomych jailbarów, które znamy przede wszystkim z PlayStation, BSA 500AS czy też samego słynnego Pegasusa IQ 502 rewizji trzeciej. Uruchamianie gier to po prostu wrzut na dupie, jeśli chodzi o większość popularnych składanek. Po prostu ich ta konsola nie odpala. Ze 106.8 no niby można wystartować, ale praktycznie żadna gra nie została uruchomiona, za wyjątkiem zgliczowanej kontry. O dziwo, złota czwóra i złoty piątal śmiga bez zarzutu, tak więc wielki pozytyw. Przeprowadzając masowy szereg testów na odpalanie kartridży z New Slim 2, konsola świetnie poradziła sobie z całą chmarą pojedynczych gier, odpalając tym samym te najbardziej grymaśne na innych tworach chińskiej technologii, przy czym trafiały się poszczególne niewypały, co jest raczej typowe dla tego typu sprzętu. Gry z AliExpress pali bez zarzutu,
co tyczy się również i oryginalnych wydań gier na Famicoma, nie mógłbym nie wspomnieć o samoróbczych reprosach, ponieważ one też śmigają Inowiher. Jak dla mnie największą stratą są te wszystkie nieodpalone składanki, rzucające mizerny wizerunek na całokształt tego tworu. Może za jakieś 15 lat chińscy inżynierowie opracują taniego Famiclona idealnego, ale póki co są w czarnej dupie, a my powinniśmy się przygotować na kolejną inwazję chińskiego chłamu, bo czort jeden wie, czym jeszcze ci panowie nas do kurwy nędzy uraczą. Na razie!